Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Początek marca, 5 stopni na plusie, pogoda może nas nie rozpieszcza, mam nadzieję, że nie będzie padać. Dzisiaj spróbujemy troszeczkę połowić metodą słów castingową. No, za chwilę się rozłożę, ten filmik będzie pokazywał no, mniej więcej taki jedno, dwu, trzy godzinny wypad, jak wygląda po prostu w praktyce u nas we Władysławowie. Po zimie patrzę, że no żyłka nie kończy się krętlikiem, zagrawką, więc musiałem ją szybciutko dozbroić. Dozbroić ten zestaw, tak, ten krętlik i agrawkę. No, idzie to dosyć szybko, węzeł, słuchajcie, nie jakiś mega wyszukany, bardzo prosty węzeł, no ale on spełnia swoją funkcję. Na tym wędzisku użyję skupnego przyponu. Zobaczcie, tak on wygląda. Standardowy przypon na flądry. Powinien dać radę. Zobaczymy na tym drugim wędzisku. Spróbujemy coś innego ustawić. Zobaczymy, co to da. Czy da radę, czy będzie ok. To pierwsze wędzisko, które właśnie uzbroiłem, to jest Cormorana Seacore Competition X. No moje to lepsze wędzisko, to muszę tyle powiedzieć. Tak się zastanawiam, bo ciężar wyrzutowy tego wędziska jest do 300, a w zimie nie macham ani trochę. I się zastanawiam na 120 gramów, ale myślę, że wrzucimy tutaj 150 na to wędzisko. Zobaczymy. Czy mi się uda daleko zarzucić, wiecie, jak człowiek wyszedł z sprawy, to na pewno jakieś OTG mi nie wyjdzie za pierwszym rzutem, może pod koniec dnia. Oczywiście ciężarek standardowy z wąsami, mógłbym nie zastosować, wiecie, tych wąsów, tak się właśnie zastanawiam, bo tak jak widzicie, morze jest dosyć płaskie, więc nie trzeba teraz zastosowywać tych wąsów, one nam tutaj dużo nie dadzą i zaraz zobaczę, czy dysponuję jakimś zbliżonym ciężarkiem. Tu mam 120, nie, mam 150 i zastosuję tą 150. No nie powinno nam się przemieszczać, tak? Nie powinien nam się przemieszczać, no bo to jednak waga też jest spora, czyli na koniec naszego zestawu ląduje ciężarek 150, czyli tak to wygląda mniej więcej w praktyce. Za chwilę to dozbroimy. Ten zestaw, który teraz tutaj mam, ten kupny, on ma to do siebie, że ma te przypony boczne, te boczne troki, ma dosyć długi, szczególnie ten pierwszy, i ten pierwszy bankowo leży na ziemi, na dnie, drugi najprawdopodobniej też. No wiecie, to różne są metody, ponoć najlepsze brania są, jak jest to delikatnie podniesione nad dno, ale tyle ile wędkarzy, tyle metod różnych, dlatego tutaj nie będziemy się zbytko podniecać tym, czy to leży, czy nie leży. Użyjemy dwóch przyponów. To jest ten pierwszy kupny, to pierwsze wędzisko można uznać, że jest gotowe. Uzbrajam drugie. Drugie moje wędzisko to jest Daiwa M-Cast Surf. To jest, wiecie, dosyć miękkie wędzisko. W porównaniu z tamtym
Competition XM Sikora. Zupełnie inna jazda jest. Obydwa wędziska uzbrajam w typowo karpiowe kołowrotki. Są to quicki. A, tu mi się troszeczkę poplątało. O, spróbujemy to tak ładnie zrobić. Są to quicki. Już kiedyś o nich Wam mówiłem. Były na filmie. Dlaczego one? Bo ponieważ no, dużo nie łowię z plaży, a można kupić taki sam quick w formie typowo do surfcastingu, mniej więcej 100 trzeba dopłacić. Dlatego pozwoliłem sobie kupić tego quicka SLS 570 FD, nieodpornego na słoną wodę. O tak, to można powiedzieć pokrótce. Nasze morze nie jest mocno zasolone, tym bardziej tutaj przy brzegu, więc można sobie naprawdę pozwolić na to, żeby no nie ładować za dużo kasy w kołowrotek. Naprawdę wystarczy go, jeżeli ktoś chce, to może go jeszcze wodą w domu przemyć. Ja tego nie robię, nie widzę, żeby była jakakolwiek korozja tutaj, wiecie, na wierzchu czy pod hamulcem. Więc jakoś się tutaj mocno nie podniecam tym, że coś tu się może z nim stać. No i tyle. Montuję zestaw kolejny. Na tym MKście Dive zamocowałem no już taki swój samorobny przypon, już Wam pokazuję. Ciężarek, tak jak w poprzednim zestawie, tylko tutaj użyłem 120, wiecie, bo ta Dive jest dużo bardziej miękka, więc no 150 troszeczkę ją nadwyręża, tak jest moje zdanie. Troszeczkę inaczej widzicie zbudowany ten przypon. Tutaj mamy taki fajny krętlik i krótszy nieco ten boczny przyponik. Drugi jest też króciutki, bo na drugim zależało mi, żeby on był jednak nad powierzchnią dna. Z rzeczy, które są no, niezbędne, żeby rozpocząć w tym momencie naszą zabawę surfcastingową, no na pewno jest jakaś przynęta. I teraz słuchajcie, no mimo tego, że mamy port bardzo blisko i wystarczy sobie po prostu iść tam do portu, poprosić rybaków i tak jak już mówiłem wcześniej, na pewno dadzą nam sporo tej przynęty świeżej. Ja postanowiłem wykorzystać zapasy zeszłoroczne. No tak przypomnę Wam, mamy marzec. Ostatni raz na plaży łowiłem tą metodą, bo ja wiem, 4-5 miesięcy temu, no jakoś tak przed mrozami jeszcze, to był listopad, grudzień. Coś tutaj mam te nasze ekstremalnie duże tubisie. O nich Wam pisałem i mówiłem we wcześniejszych tam jakichś filmach, możecie sobie zobaczyć, jak zmagam się w porcie z przywieszką na śledzie i tego typu innymi zestawami. I no i tam jeden pan, który też łowił śledzie, bardzo często łapał na to takie rybki. To są dobijaki. Nazywają się dobijaki. Przybliżę Wam to. Ja tam, wiecie, mówiłem, że to niby takie jak jakieś ekstremalnie duże tobiasze, ale nie. No, jakiś tam krewniak tobiasza. Bardzo podobna rybka, z tym, że większa, tak? Nasze tobiasze, no to mają tam gdzieś do 20 paru centymetrów. Tak jak widzicie, ta ma już 30, a pewnie jeszcze trochę by nam podrosła. Co będziemy oczywiście potrzebować? Jakąś deseczkę. Ja sobie kupiłem, widzicie, taką fajną, miękką. Dosłownie zapłaciłem za nią 2 zł. Także potrzebujemy jakąś deseczkę. Będziemy potrzebować też jakiś nożyk. Byle jaki, byleby ostry był. No i teraz tak, jak to robimy? No w przypadku takiej ryby, to wiecie, szału nie ma. Trzeba ją lekko pokroić na takie dosyć małe kawałki. Nie ma co tutaj jakichś ekstremalnie dużych kawałów walić, bo
No bo po co? Naprawdę. Zleci to nam z haka, zestaw bliżej poleci. To też jest gwarantowane, no bo taki duży kawał, no to niestety, ale troszeczkę nam zahamuje ten zestaw w locie. Jeżeli chodzi o zbrojenie tego, no to tutaj podstawowym błędem, który ja też popełniałem, jest to, że nie wystawiałem ostrza haka z przynęty. No i teraz wiadomo, że jak ryba ją po prostu weźmie do pyska, no to ostrze gdzieś tam musi być dostępne, żeby ta ryba się nam zacięła. I faktycznie, często mi tak mi się zdarzało, że ryba mi wzięła, no ale wypluła, tak? Dziwna sytuacja, no ale się zdarza. Na tym MKście mam zastosowane troszeczkę mniejsze haczyki i już widzę, że jest problem z tymi mniejszymi haczykami, bo ta moja przynęta nie za bardzo chce z nimi współpracować. Pokażę wam mniej więcej, jak to zrobiłem. Zrobiłem to mniej więcej tak, o, że tutaj mamy ten haczyk, wystaje nam jako tako, ale no w mojej ocenie no to nie gwarantuje zacięcia. Spróbujemy nasz drugi zestaw nieco inaczej uzbroić. Ten tu sobie odstawimy na razie, niech sobie tutaj wisi. Drobna uwaga, jak sobie jesteście tutaj we Władysławowie i sobie tak odstawiacie zestawy, odstawiajcie je na tyle, podciągajcie na tyle wysoko nasze przynęty, żeby one nie zahaczyły o przechodniów, o ludzi, którzy tutaj sobie spacerują, cały czas spacerują. Dzisiaj akurat nie ma za dobrej pogody, marzec, wiecie, i tych ludzi jest troszeczkę mniej niż w standardzie. No, ale mimo wszystko trzeba dmuchać na zimne. Trochę będzie raży głupio, odważy, no, zrobi się niebezpiecznie, jak nam się ktoś po prostu zahaczy o tą naszą przynętę. Dobra, się przynętę, no ten nasz haczyk, no najgorsze, jak on jest pusty, najbardziej jest wtedy czepliwy. Jako drugą przynętę spróbuję zastosować śledzia. No po prostu nam rzucić tutaj śledzia. Śledź jest o tyle lepszy, że można go nabić na haczyk kilkukrotnie, tutaj przewlec przez haczyk, tak, o tak dokładnie powinienem powiedzieć. I on po prostu nam powinien się w tym momencie troszeczkę lepiej trzymać, aczkolwiek ten mój stary śledź, który no przeleżał niemalże pół roku w zamrażarce, no nie jest pierwszej jakości, pierwszej świeżości i troszeczkę mi się tutaj rozwala, ale myślę, że no da radę, tyle da radę, żeby dotrwać do tego uderzenia. A nie, ten kawałeczek się rozwalił mi w rękach, więc no może być ciężko. Jeżeli chodzi o wielkości, słuchajcie, ja dzisiaj sobie zastosuję, tak powiedzmy, taką wielkość ekstremalną, bo one mi się rozwalają, ale normalnie to bym robił mniejsze te wielkości tych moich przynęt, bo to troszeczkę takie kulfony mi tu wyszły. Zobaczcie. On po prostu mi się rozwala. Coś takiego, zobaczcie. No, tak jak widać, no, mięsko nie jest pierwszej świeżości. No ale coś takiego, powiedzmy, zobaczymy, jak to za chwilę w praktyce będzie. Spróbuję za chwilę zarzucić. Za chwilę będę zarzucał. Ważna sprawa to taka, aby no, mieć jakąś ochronę na palec. Ten palec, którym będziemy przytrzymać żyłeczkę. Ponieważ no jednak obciążenia są dość znaczne i tym bardziej przy takim moim zarzuceniu teraz, tam pierwszym od 5 miesięcy, może być jakiś problem. Mogę coś nie dopatrzeć, coś źle zrobić i naprawdę może być problem. Jedna rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę, jak będziecie zarzucać, to żeby maksymalnie hamulec skręcić. Żeby ta żyłka przy zarzucaniu, bo tam są dosyć duże siły, żeby ona wam się nie wysuwała z kołowrotka, ponieważ to wysuwająca się żyłka z kołowrotka, to ona nam będzie tutaj psocić. Ona nam będzie, nie wiem, ciąć tą skórę od tego paluszka tutaj, tego dodatkowego, tak to nazwijmy. No jeżeli bym go nie miał, to na pewno by przyciąła moją.
Najgorsza sytuacja jest, jak łowimy na plecionkę, no to wtedy to naprawdę tnie masakrycznie, do żywego i do kości nawet potrafi. Dlatego skręcić ten hamulec, zarzucić i wtedy można popróbować troszeczkę go odkręcić. Technik jest tyle co ludzi, więc każdy ma tam jakieś swoje metody. Jeżeli chodzi o to, jak wysoko powinno znajdować się ciężarek, no to tak mówię, między pierwszą a drugą przelotką. Już Wam pokazuję, jak to wygląda w mojej sytuacji. Zobaczcie, to tak mniej więcej wygląda, że między pierwszą a drugą przelotką jest nasz ciężarek. Ja tutaj się mocno, wiecie, nie sprężam, bo jakbym tutaj chciał coś uzyskać, jakiś mega ekstremalnie daleki rzut, to powinienem te moje przypony z przynętą w jakiś sposób po prostu zawiązać, na przykład taśmą PVA na żyłkę główną, żeby po prostu ograniczyć w locie tą trajektorię lotu, jakoś nam poprawić, tak? W tym momencie to będzie tam jakoś się majdać, jak będzie lecieć. Jak zarzucamy, no to tutaj się staramy trzymać kąt prosty. O, już widzicie, już tutaj mam tą żyłeczkę, otwieram kabłą, kołowrotka, skręcam go i w tym momencie mogę spróbować wykonać rzut. Rzut zrobię prosty z nadgłowy, nie będę się jakoś mega wysilał. Zobaczymy, jak to poleci. W moim wypadku tutaj wędzisko kładę, znaczy się ciężarek kładę na ziemi i spróbuję. Haj, dużo żeście nie zobaczyli. Za krótki kabel od mikrofonu, wiecie. Zapomniałem ten mikrofon wypiąć. No i przy zarzuceniu się kamera obróciła w drugą stronę, no bo pociągnąłem za kabel. Zresztą kabel się też wyciągnął z styczki. Strat, mam nadzieję, nie ma. Mikrofon dalej działa. Tyle o ile, ale działa, bo wpadł do wody. Dobrze, spróbujemy teraz zarzucić tym MCastem dive'y. No, szału nie ma, wiecie? Szału nie ma. Nie dość, że krzywo zarzuciłem, no mi ten mikrofon pociągnął. Też się trochę zestresowałem, to daleko wcale nie poleciało. Próbujemy MCastem rzucić. MCast poleciał zdecydowanie dalej niż moje pierwsze wędzisko, czyli ten Seacor, więc tego Seacora ściągnę jeszcze raz i jeszcze raz spróbuję zarzucić. Zobaczymy też, czy się utrzymały moje przynęty na nim. No, na tą chwilę MCast jest mniej więcej na jakieś 75 metrach, więc fajnie. To już tak starczyło, wiecie, żebym tam się może położył za tą drugą rewą. No, mam taką nadzieję, że na nią nie weszłem. Ściągamy teraz tego Seacora i patrzymy, jak to tutaj ta sytuacja wygląda. Jedna jeszcze rzecz taka, że chyba no niekoniecznie dobrze zrobiłem, wiecie, że wziąłem ten ciężarek bez tych wąsów, bo widzę, że tutaj już jest problem z tym Seacorem, już próbuje nam ten prąd morski tam spychać nam ten ciężarek. Już na tym MCaście, nie wiem, czy Wy to widzicie, ale z tym napięciem zestawu będzie jakiś problem, więc myślę, że tutaj z tego Seacora zaraz wymienię sobie na coś innego, ale tak jak myślałem, nie ma ani jednej przynęty na końcu, więc albo przy uderzeniu w wodę to musiało zlecieć, najprawdopodobniej, bo nie zakładam, żeby tutaj jakaś rybka to spróbowała skosztować, także zakładam, że przy uderzeniu w wodę to zleciało. Spróbujemy umieścić tam filecik. Zobaczymy, co będzie. No to wiecie, to taka trochę mała loteria, bo jak się nie używa tej taśmy, no to w moim odczuciu bardzo często spada nam przynęta z haczyka. I no to jest taki jakiś taki problem, który no chyba wszyscy spotykają. Może jeżeli ta przynęta jest bardzo świeżutka, fajna taka, to wtedy no nie ma takiego problemu, ale w momencie, kiedy ta przynęta, tak jak u mnie, ma pół roku, no to mamy niestety taki, a nie inny problem.
tak jak mówiłem, wymienimy ten ciężarek, który tutaj mam. Mam tutaj, przypomnę, 150, wymienimy go na taki sam, ale z wąsami. A przed chwilą mówiłem o tym, że jak się hamulca nie ściągnie za mocno, tak trochę na siłę, to ta żyłka wysuwając się robi nam jakieś szkody. Tutaj możecie perfidnie to zobaczyć. Zobaczcie. Tutaj ona ma kolor, no nazwijmy to normalny, przezroczysty, a tu zaczyna mieć czarny. Ten kolor czarny wziął się z tego, że jakiś czas temu mówiłem w czarnych rękawiczkach. No i te rękawiczki zostały dosyć mocno pocięte przez tą żyłkę. I to jest właśnie efekt tego, że ona się przesuwa nam. Przy wyrzuceniu nam się po prostu ta żyłka przesuwa. No tu mówimy o takich mocniejszych metodach zarzucania, nie wiem, OTG, gdzie naprawdę te przeciążenia są bardzo duże. Okej, próbujemy. I teraz wychodzi moja głupota. Zagadałem się i nie otworzyłem kabłonka. No i strzeliło. A strzeliło dosyć dosyć mocno, to było słychać. Ale szczęście w nieszczęściu, że strzeliło, zobaczcie, na węźle. To perfidnie mocno widać, że strzeliło na węźle. Zaraz wam tutaj pokażę. O. Ja nie wiem, czy to widzicie, ale jest takie zgrubienie na końcu. Tam był węzeł. Także szczęście w nieszczęściu. Dlaczego? Bo ta moja żyłka koniczna, czyli ten przypon koniczny, który tutaj no, kosztuje powiedzmy 35 zł, no szlak go nie trafił, tak? Mogło strzelić troszeczkę dalej, ale to w przypadku takim, że zapomnicie ten kabłąk otworzyć, to raczej na węźle pęka, ponieważ no, na kołowrotku macie jeszcze troszeczkę tej grubej żyłki nawinięte i wtedy nie ma jeszcze tego problemu, że to tam pęka. O, tylko tu. Także no, szczęście w nieszczęściu, tak? Co straciliśmy? Straciliśmy fajny ciężarek z wąsami i straciliśmy jeden taki kupny przypon. Niewiele, niewiele. Przy założeniu, że nie nęcimy łowiska, powiedzmy, że straty są do zaakceptowania, nie? Robię kolejny zestaw i lecimy dalej. Okej, nowy zestawik gotowy. Tak jak poprzednio mam na tym, co utraciłem, zestawię ciężarek z wąsami. No i w tym przypadku jeden dobijak, a w zasadzie jego tylko ogonek i kawałek filecika. No to co, zarzucam i oby coś dzisiaj wzięło. Jak nie weźmie, to mamy frajdę. I inhalację jodu. Widzę, że jest pewien problem z ciężarkiem na tym naszym MKście, na Surfie. On na tej czarnym wędzisku, tym co macie po prawej stronie, tam nie mamy zastosowanych wąsów i no niestety co jakiś czas trzeba po prostu mielić tym kołowrotkiem, naciągać ten zestaw. To przy założeniu, że wywalimy go daleko, to jest ok. To jest wtedy ok, wiecie, bo nawet takie drobne przemieszczanie zestawu ma swoje plusy. Ale przy założeniu, że no ja nie wyrzucałem za daleko, no to taka nam się robi taka troszeczkę kicha.
na haczyku, który jest bliżej naszej, bliżej dna był po prostu, tam no nie ma naszej przynęty, prawdopodobnie spadła. Na drugim haczyku utrzymuje się całkiem przyjemnie, całkiem dobrze się utrzymuje, więc ją zostawimy. Uzbroję po prostu drugi haczyk i zarzucę jeszcze raz. Przezbroję też nasz ciężarek, bo tak jak mówiłem, tak jak Wam pokazywałem, no tutaj mamy bez wąsów. Założę z wąsami i zobaczymy, co to nam da. Sprawdziłem, no i niestety nie mam w pudełku ciężarka z wąsami, który by miał tam powiedzmy jakieś 120 gram, który by był odpowiedni do tego, do tej naszej dajwy. Znalazłem 80 z wąsami, tu nam nawet brakuje jednej kulki, tej, która nam trzyma te wąsy, ale myślę, wiecie co, że tutaj nie ma co się spinać, żeby to leciało na 120 metrów czy jeszcze dalej. Tyle po prostu nam w zupełności starczy. Sikor, tak jak poprzednio, słuchajcie, nic nie zeszło. Na razie nic. Słuchajcie, no obu wędziskach, no niestety sytuacja ta sama, czyli przynęta jest, ale na przynęcie nie wisi nasza flądra, ani inna rybka. Także może trochę za wcześnie na te rybki, bo to dopiero, wiecie, marzec. Pogoda nas nie rozpieszcza. No ale zobaczymy. Zobaczymy, ja to spróbuję jeszcze raz zarzucić. Tu się coś zaplątało, nie, już się odplątało. Spróbuję jeszcze raz zarzucić, wiecie, te zestawy i zobaczymy, jak to, czy to coś da. Posiedzimy tutaj jeszcze chwilkę. Tak sobie pomyślałem, że fajnie będzie, jeśli pokażę Wam, co się dzieje faktycznie z naszym zestawem surfcastingowym po wrzuceniu do wody. No i teraz zachodzi pytanie, jak to zrobić. No, na rynku jest na to sposób. Taka oto kamera, bardzo fajna, wiecie, opływowa. Ona troszeczkę, moim zdaniem, jest bardziej nakierowana na trolling i na naciągnięcie za jakąś łódeczką wahadłówki, gumy, bo ona się w tym momencie sprawdza bardzo dobrze. A nie chcę Was już zamęczać, wiecie, tym wyciąganiem i zarzucaniem moim nieudolnym tych zestawów, ale słuchajcie, za każdym razem mamy to samo, czyli nasze przynęty są po prostu nieruszone. Także dzisiaj no, ta rybka nam nie żeruje po prostu. Nie złowimy prawdopodobnie nic, aczkolwiek, tak jak widzicie, wyszło słoneczko, więc okoliczności przyrody nam się zmieniają zdecydowanie na plus. Więc ja to jeszcze pozostanę tutaj z godzinkę, troszeczkę sobie porzucam, aczkolwiek już chyba wyłączę kamerę, bo tak jak zdążyłem zauważyć, zresztą Wy też widzicie to, efekty są bynajmniej marne. Mimo tego, wiecie, że słoneczko wyszło, jest coraz cieplej. Ja na dzisiaj kończę. Byłem na tej plaży dzisiaj 5 godzin. Nie udało mi się nic złowić, ale wiecie, troszeczkę rozruszałem się, pozarzucałem troszeczkę tymi wędziskami moimi surfcastingowymi i popróbowałem coś. Teraz tak, słuchajcie, tak jak widzieliście, używamy na Władek.pl, będziemy się starać używać jak najczęściej kamery, dzięki której będziemy widzieć, podglądać, co tam się dzieje na dole z naszą przynętą.
Z tym, że jest oczywiście coś za coś. Odległość, na jaką jesteśmy w stanie je zarzucić, to zmniejsza się o połowę przy użyciu kamery. Ta kamera jednak wprowadza duży zamęt podczas lotu, więc no, ten zasięg w tym momencie jest i krótszy, no i też na tą chwilę mam jeszcze troszeczkę obawy tak mocno siłowo potraktować to zarzucenie, żeby po prostu gdzieś tam ta kamera się nie urwała po drodze albo coś źle zrobi i będzie 6 stówek w plecy. No, ale niemniej jednak coś tam mogliście zobaczyć, jak to mniej więcej ten zestaw się sprawuje. Z tym, że to, co żeście obejrzeli, to po prostu, no, trzeba powiedzieć, że to odległość od brzegu, no, to jest jakieś 50 metrów, a bez kamery było mniej więcej 80 do 100. Tak czy siak, nie było ani jednej ryby tutaj i tutaj, nie było ani jednego brania, bo to, czy będzie ryba, czy nie, to sobie zobaczę dopiero, jak zobaczę, co się nagrało na tą kartę pamięci na tej kamerze. Ale myślę, że żadnych ryb nie było, ponieważ no, nawet nasze przynęty nie są skubnięte, więc no to średnio to dzisiaj wygląda. Aczkolwiek pogoda coraz lepsza, na koniec troszeczkę się też wygrzałem, bo no, mamy marzec, tak, jest dosyć zimno, a ja nie wziąłem rękawiczek. Trzeba o tym pamiętać. Jak jedziecie w marcu do nas na plażę sobie trochę połowić, to jednak ten ubiór jest też ważny, bo zmarzniecie po prostu. No i tyle. Tyle, no, było dobrze. Inhalacja jodu jak najbardziej, troszeczkę sobie poćwiczyłem rzuty. Wyście zobaczyli, jak się sprawuje kamera w akcji, jak wygląda nasza przynęta, jak ona tam się kotwiczy na dnie. Jedna jeszcze ciekawa rzecz. Pierwsze filmy była kamera zamontowana tutaj, czyli bardzo blisko pierwszego przyponu z pierwszą przynętą, więc podejrzewam, że go wcale nie było widać. Ewentualnie widzieliście ten drugi. Dopiero z czasem zamontowałem jeszcze troszeczkę dłuższy przypon. Tak, gdzieś się pojawiłem, 50-65 cm może ma i potem dopiero leci ta kamera i myślę, że na tym drugim filmie dopiero coś tam lepiej było widać. Tak czy siak, wiecie, ten zestaw już z tą kamerą ma 2 metry długości, więc długi jest i nie ma co ukrywać, że no, takim zestawem nie da się daleko zarzucić. Tutaj niestety, ale najprawdopodobniej przydadzą się wodery, trzeba będzie wejść w nich do wody jak najdalej, zarzucić ten zestaw, no ile się da, nie wiem, podejrzewam, że z tą kamerą i z tym wszystkim zarzucimy gdzieś tak na jakieś 50 metrów, może 70, ekstremalnie, powiem tak, w najlepszym wypadku, no i wtedy jak wyjdziemy z wody, no to powiedzmy, że będziemy mieli to 100 metrów i wtedy może jakaś rybka nam się zahaczy. Aczkolwiek poszukam troszeczkę w necie, popytam się znajomych, może gdzieś tutaj jest jakaś taka rynna, w której moglibyśmy spróbować połowić, rzucając z brzegu. Na tą chwilę, wiecie, ja nie chcę wchodzić do wody, ponadto zatem jeszcze nie mamy woderów, więc no, nie mam w czym wchodzić. Choć w sezonie letnim, wiecie, często się spotyka tutaj surfcastingowców, którzy w krótkich spodenkach po prostu sobie wchodzą po pas, po klatę do wody, zarzucają sobie ten sprzęt. Super sprawa, woda jest ciepła, tylko jedno małe ale, uważajcie na pozostałych uczestników na plaży. Wszyscy chcemy szczęśliwie wrócić do domu, nikt nie chce być pokaleczony, czy tam nie chce mieć głowy rozwalone od waszego ciężarka, także uważajcie, ale ogólnie plaża Władysławowo zaprasza wszystkich na sporty ekstremalne. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku.